Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najpierw krótkie zaproszenie naszego arcybiskupa do udziału w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do piekar śląskich. Ponawiam serdeczne zaproszenie mężczyzn i młodzieńców do udziału w tradycyjnej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, które odbędzie się już za tydzień w niedzielę zesłania Ducha Świętego. Jako wspólnota Kościoła czekamy na te wydarzenia, które umacniają nas w wierze i dają orientację w szybko zmieniającym się świecie. Jej głównym motywem jest dziękczynienie za wizytę papieża Jana Pawła w Katowicach Muchowcu w 1983 roku. Chcemy przypomnieć główne wątki papieskiego nauczania o Ewangelii pracy. W naszej pielgrzymkowej modlitwie na Piekarskim Wzgórzu będzie uczestniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, który wygłosi homilię. Zapraszamy do duchowego włączenia się w pielgrzymkę za pośrednictwem transmisji. Na drogę pielgrzymowania błogosławię i życzę pełnego pokoju rodzinnego świętowania Dnia Pańskiego. Nasze ogłoszenia duszpasterskie. Dzisiaj o 20 jeszcze medytacja karmelitańska i okazja do spowiedzi. Kolekta jest na cele parafialne. Trwamy w nowennie przed zesłaniem Ducha Świętego. Od jutra w kościele rozpoczyna się tydzień modlitw za powołanych do małżeństwa. We wtorek w domu parafialnym o godzinie 18:45 odbędzie się spotkanie organizacyjne przed pielgrzymką do Fatimy i Santiago de Compostela. W środę jest to dzień modlitw za Kościół w Chinach. Jest artykuł ciekawy o Chinach i ewangelizacji Chin w Gościu Niedzielnym. Zachęcam. W środę o 8 rano, 8:45 są śniadania, jest śniadanie dla seniorów, a o 18 spotkanie budowniczych ołtarzy Bożego Ciała. Procesja w tym roku wyruszy po mszy o 9:30 i pójdzie ulicami Sokołów, Leśną, Cichą, Armii Krajowej, Krzyża Milenijnego, do Krzyża Milenijnego, potem Ziętka i Konstytucji. Pierwszy ołtarz będzie na skwerze między Sokołów nr 2 i Jana Pawła nr 30. Prosimy mieszkańców tych bloków o przygotowanie tego ołtarza. Następnie idziemy ulicą Leśną i ołtarz drugi będzie między domkami jednorodzinnymi a blokiem Leśna nr 19. Prosimy mieszkańców tych miejsc o przygotowanie tego ołtarza. Dalej idziemy ulicą Cichą do Krzyża Milenijnego na skrzyżowaniu Jana Pawła II i Armii Krajowej. Tam ołtarz trzeci przygotowuje co roku młodzież. Następnie ulicą Ziętka wrócimy do parafii i ołtarz czwarty będzie, jak to zawsze ma miejsce, na kościele od strony ulicy Konstytucji. Prosimy, aby przygotowali go dzieci, rodzice dzieci, które przystąpiły do pierwszej komunii świętej w tym roku. Osoby zainteresowane budową ołtarzy zapraszamy na spotkanie z księdzem Piotrem w środę o 18:45 w domu parafialnym. W kościele pod chórem oraz przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego zostały już ustawione skarbony, do których można składać ofiary na dekoracje i kwiaty do ołtarzy Bożego Ciała. W czwartek ksiądz Dawid po mszy wieczornej o 18:45 zaprasza rodziców, szczególnie ministrantów i scholi na konferencję pod tytułem Fajtłapa, łobuz, niejadek. Jak uwolnić dzieci od grania ról. Konferencja ma charakter otwarty, można przynieść dary stołu do kawy. O 19 tego dnia jest spotkanie wspólnoty w drodze. W piątek o 7 rano dzieci po pierwszej komunii świętej wyjeżdżają na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tego dnia o godzinie 18, ponieważ jest to Dzień Matki, jest msza święta w intencji wszystkich mam na mszy wieczornej. Zapraszamy wszystkie mamy na mszę w tej intencji. Po mszy świętej o 18:45 jest spowiedź dzieci i rodziców, którzy w niedzielę o 12:30 przeżywają uroczystość na zakończenie przygotowania do wczesnej komunii. W niedzielę za tydzień jest pielgrzymka. Wiadomo, nie ma w naszej parafii majowego. Jest majowe o 15:00 na Wzgórzu Kalwaryjskim. Dziękujemy paniom i panom za troskę za nasz kościół, dekoracje, sprzątanie, kaplicę adoracji, także Bóg zapłać. Informacje dalsze. Sakrament bierzmowania będzie w naszej parafii 5 czerwca o 16:00. Pierwsza pielgrzymka parafialna do Częstochowy. Jej zaproszenie jest aktualne. Informacje są na stronie w aktualnościach. W związku z dużym zainteresowaniem spotkaniami dla kobiet są dodatkowe terminy warsztatu makramy. Są jeszcze wolne miejsca na 13 czerwca, to jest we wtorek o 18:00. Zapraszamy chętne panie. Obowiązują zapisy, szczegóły na plakatach i na Facebooku. Spotkanie przed wakacjami z Bogiem dla rodziców i dzieci jest 5 czerwca o 19:00. Spotkanie przed żaglami z tatą będzie w poniedziałek 19 czerwca o 19:00.
a Estrada Silesia organizuje pielgrzymkę do Medjugorje od 23 czerwca do 30 czerwca. Szczegóły są na plakatach i programie z tyłu kościoła. Na prośbę parafian, była taka prośba, że nie wszyscy potrafią ten paternoster dobrze czytać, szczególnie drugą jego część. Chciałbym przeczytać, tutaj pan organista wyświetli tekst, żebyśmy to usłyszeli dobrze. Dziękuję też za te głosy, żeby właśnie jeszcze wrócić jakby do początku. Także ja powoli przeczytam. Kto ma dwa razy, kto chce się włączyć, zapraszam, żeby wiedzieć, jak się wymawia niektóre miejsca. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Możemy spróbować razem tak powoli przeczytać, jakby ktoś był niepewny jeszcze. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cello et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Tak to brzmi poprawnie dosyć. Dziękuję bardzo.